Na cześć i chwałę Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Święty Jedynemu i na pożytek nasz zbawienny. Czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, na mszę świętą ku czci świętej Jadwigi Śląskiej, lekcję wyjętą z Księgi Przysłów. Mężną niewiastę, któż znajdzie, jej wartość daleko ponad ostatnie granice. Serce jej męża ufność w niej pokłada, a zysków mu nie zabraknie. Świadczy mu to, co dobrem, a nie złe po wszystkie dni jego życia. Poszukała wełny i lnu i przemyślnie pracowała rękoma swymi. Stała się jako okręt kupiecki, co z dala chleb swój przywozi. Wstała jeszcze wśród nocy i żywność rozdała domownikom, a pokarm swoim służącym. Pomyślała o roli i nabyła ją z owocu swych rąk, zasadziła winnicę. Biodra swe męstwem opasała i umocniła swe ramię. Skosztowała i przekonała się, że dobre jest jej zajęcie. Pochodnia jej nocą nie zgaśnie. Sięgnęła ręką po trudne zajęcia, a palce jej ujęły wrzeciono. Nieszczęśliwemu otwarła swą rękę, wyciągnęła swe dłonie ku biedakowi. Dla domu swego ochłody lękać się nie będzie. Wszyscy bowiem jej domownicy podwójnie są odziani. Zwierzchnią szateł sporządziła sobie. Bisior i purpura to jej odzienie. Mąż jej jest znany wśród bram, gdy ze starszymi okręgu zasiędzie. Tkaninę uczyniła i sprzedała i dostarczyła pas Hananejczykowi. Moc i dostojność jej szatą i śmieje się na myśl o dniu ostatnim. Usta swe dla mądrości otwieram, a językiem jej rządzi prawo łagodności. Myślała o ścieżkach domu swego, a chleba bezczynnie nie jadłam. Powstali synowie jej i najszczęśliwszą orzekli. I mąż jej również ją pochwalił. Wiele córek zgromadziło skarby. Tyś je wszystkie przeszłam. Zawodny jest wdzięk i próżna jest piękność. Niewiasta, co Boga się boi, ta dozna pochwały. Dajcie jej z owocu jej rąk, a dzieła jej niech ją chwalą w bramach. Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Mateusza, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu powiedział Jezus uczniom swoim tę przypowieść. Podobne jest Królestwo Niebieskie do skarbu ukrytego w roli, który, gdy znalazł człowiek, skrył, a potem przejęty radością idzie i sprzedaje wszystko, co ma, a kupuje ową rolę. Również podobne jest Królestwo Niebieskie człowiekowi kupcowi, poszukującemu pięknych pereł, a znalazłszy jedną perłę kosztowną, poszedł i sprzedał wszystko, co miał i nabył ją. Również podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zapuszczonej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. I wyciągnąwszy ją, gdy była pełna, i usiadłszy na brzegu, dobre powybierali do naczyń, a złe precz wyrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec ognisty. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Mówią mu: tak. Rzekł im: przeto każdy uczony w piśmie, biegły w nauce o Królestwie Niebieskim, podobny jest do człowieka gospodarza, który dobywa ze skarbca swego rzeczy nowe i stare. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szanowni nauczyciele, drodzy uczniowie, święta Jadwiga Śląska urodziła się jako księżniczka. A więc można by sobie wyobrażać, że nic jej nie brakowało, że urodziła się w bogactwie, że miała mnóstwo sług, że miała piękne szaty, najlepsze wykształcenie, najlepsze towarzystwo, wszystko, czego tylko potrzeba. Jednak pośród całego tego przepychu święta Jadwiga była również osobą bardzo pobożną. I ta pobożność dała jej siłę, nawet wtedy, gdy to, co najcenniejsze, zostało jej odebrane. Otóż święta Jadwiga Śląska urodziła się w Bawarii. Wyszła natomiast za mąż za księcia śląskiego. Właśnie stąd nazywamy ją dzisiaj świętą Jadwigą Śląską.
Jej syn, Henryk Pobożny, zasłynął głównie tym, że gdy nasz kraj najechali Tatarzy, wyszedł im naprzeciw. Była to wielka bitwa pod Legnicą, gdzie między innymi Henryk Pobożny jako jeden z dowódców stanął naprzeciw tej hordy tatarskiej i próbował ją powstrzymać. Jak na tamte czasy, to jest XIII wiek, była to ogromna bitwa. Mniej więcej po 8 tysięcy rycerzy z każdej strony. I naprawdę, jak na tamte czasy, to była ogromna bitwa. Wtedy nie było jeszcze tyle ludności w Europie. To była jedna z największych bitew w średniowieczu, w tym XIII wieku, w tym okresie w Europie. A więc bitwa pod Legnicą, gdzie zgromadziło się rycerstwo z całych okolic, aby próbować zatrzymać tą hordę tatarską. I faktycznie niewiele zabrakło. Otóż Tatarzy walczyli zupełnie inaczej niż Europejczycy w tym czasie. My walczyliśmy wtedy na sposób, można powiedzieć, takich pojedynków. To znaczy rycerze wychodzili, stawali naprzeciw siebie, ewentualnie jakaś konnica wyjeżdżała, ale zasadniczo była to prosta walka. Natomiast Tatarzy mieli już bardzo zaawansowaną, można powiedzieć, taktykę wojenną i walczyli przede wszystkim podstępem. Najpierw podjeżdżając blisko pod nieprzyjaciela i ostrzeliwując go z łuków konno, czego w Europie też jeszcze wtedy nikt nie potrafił. I tylko dzięki temu, że udało się na tą bitwę zaciągnąć jakąś liczbę kuszników, którzy byli w tym momencie czymś niezwykłym, czymś bardzo postępowym, pewną awangardą. I tylko oni zdołali jako tako związać walką tych konnych łuczników. Dzięki temu ta bitwa nie została od razu na samym początku przegrana. Faktycznie musiało dojść do starcia, do realnego starcia sił i tutaj faktycznie rycerstwo europejskie miałoby przewagę, bowiem w ciężkich zbrojach, wyćwiczeni właśnie do tej walki, w bezpośrednim starciu mogliby zwyciężyć. Jednak według wszelkich opisów wydaje się, że Tatarzy opanowali już wtedy sztukę stosowania pewnego rodzaju broni chemicznej czy też biologicznej. Otóż najwyraźniej potrafili oni, obserwując ruch wiatru w odpowiednim miejscu poza polem bitwy, rozpalać ognie i wrzucać do nich coś, co powodowało, co wydawało dym z siebie tak bardzo uciążliwy, że praktycznie oślepiał nieprzyjaciela. Najwyraźniej przewidując ruch wiatru, potrafili to zrobić w ten sposób, żeby oślepić nieprzyjaciela, a nie własne oddziały. Ta sytuacja zupełnie nieznana dotąd w Europie sparaliżowała część wojsk chrześcijańskich, część uciekła. I tak ta bitwa została przegrana. Henryk Pobożny zginął w tej bitwie. Według legendy został znaleziony, przybity włóczniami do drzewa, stojąc z wciąż zaciśniętą dłonią na mieczu, co miało symbolizować, że walczył do samego końca, że on nie cofnął się przed nieprzyjacielem. W każdym razie w ten sposób święta Jadwiga straciła syna. Jego ofiara nie poszła na marne, bowiem pomimo tego, że bitwa została przegrana, to wojska tatarskie zostały już tak bardzo wycieńczone i tak bardzo przetrzebione również, tak niewiele z nich zostało, że musieli się przegrupować i wycofać. Święta Jadwiga ponoć miała sama pójść na pole bitwy, aby szukać ciała swojego syna. I ponoć również zachowała w tym momencie wielki spokój. Oczywiście cierpiała bardzo i pewnie płakała bardzo nad swoim synem, ale jednak potrafiła ten wielki ciężar, ten wielki ból przyjąć. Ponoć potrafiła powtórzyć za świętym Hiobem: Pan Bóg dał, Pan Bóg zabrał, niech imię Jego będzie błogosławione. I na dodatek, po tym wszystkim, gdy umarł jeszcze jej mąż, wstąpiła do klasztoru swoją drogą ufundowanego przez siebie i tam żyła życiem umartwionym, bardzo pokutnym. Zasłynęła tym, że nawet w zimie nie nosiła butów, chodziła zupełnie na bosaka. A zimy w tym czasie, również wszystko na to wskazuje, były jeszcze dużo zimniejsze, no i przede wszystkim nie było centralnego ogrzewania.
A więc była ona wielką pokutnicą, osobą wielce umartwioną, która zostawiła cały przepych tego świata, aby poświęcić się modlitwie. Była ona również osobą, która potrafiła przyjąć na siebie największe cierpienia i ofiarować to wszystko Panu Jezusowi. Dlatego jak najbardziej możemy brać z niej przykład, powinniśmy brać z niej przykład, dzisiaj prosić o wstawiennictwo i naśladować tą siłę. Siłę, którą uzyskała bez wątpienia również właśnie przez tą pokutę, którą praktykowała już wcześniej, zanim wstąpiła do klasztoru. I my pamiętajmy, że pośród każdego cierpienia, pośród każdej próby, jeśli będziemy ją znosili razem z Panem Jezusem, możemy znaleźć nie tylko siłę do wytrwania, ale nawet siłę do tego, żeby jeszcze w tym wszystkim składać dodatkowe ofiary, aby jeszcze w tym wszystkim dawać siłę innym poprzez naszą modlitwę, nasz dobry przykład. Prośmy o to dzisiaj tą świętą Jadwigę, która faktycznie była mężną niewiastą, o której bez wątpienia możemy powiedzieć, cytując te słowa Księgi Przypowieści, ona będzie mogła śmiać się w dniu ostatecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.